Sponsorem programu jest Tauron, sprzedawca prądu, fotowoltaiki i ogrzewania. Gwiazdozbiór Śląskiego Sportu, Jacek Bednarek, witam Państwa serdecznie. W 39. odcinku, dziś moim gościem w studiu telewizji TVT jest była doskonała lekkoatletka, znakomita sprinterka, złota medalistka Igrzysk Olimpijskich z Tokio 1964 i brązowa medalistka Igrzysk Olimpijskich z Rzymu 1960. Czterokrotna olimpijka, trzykrotna mistrzyni Polski, reprezentowała Budowlanych, Chorzów i Górnik Zabrze. Szanowni Państwo, Gwiazdozbiór Śląskiego Sportu, pani Halina Richter-Górecka. Witam Panią bardzo serdecznie w naszym studiu, w naszym programie. Pani Halino, co u Pani słychać? Co u mnie słychać? Tak. Tak jak zawsze przyjadę co roku do Polski. Jestem zaproszona do AKS Chorzów, gdzie oni organizują zawody, meeting w moim imieniu i też starsze, nie tylko młodzików. Nie? Są zawsze zawody, każdego roku. No właśnie, co roku na przełomie sierpnia i września jest Pani w Polsce, u nas na Śląsku. Powodem oczywiście jest już historyczny meeting lekkoatletyczny w Chorzowie, 10. edycja, meeting Otylii Kałużowej, Pawła Kozłówka oraz o puchar prezydenta i o puchar również pani, czyli o puchar Haliny Richter-Góreckiej. Jakie tym razem były te zawody? Proszę powiedzieć, jak podobała się pani lekkoatletyczna sobota w Chorzowie dwa dni temu? Podoba mi się zawsze, bo ja spotkam znowuż ludzi, którzy mnie oznaczają i też szanują. Szanują, to już jest też bardzo ważne, nie? Jasne, że aby troszeczkę inaczej było, bo mamy nowego prezydenta. Nie? I w klubie, w AKS-u. Mhm. I to jakoś ta organizacja była trochę spokojna. Troszeczkę innej. Mm-hmm. Aby tak było, tak jak zawsze. Dużo ludzi, fajnie, dobra pogoda była. Pogoda była dobra, a że to można było czyli dużo fajna, śmieć. Fajna atmosfera, można było się pośmiać, porozmawiać, pospominać stare czasy. Starszych ja Państwu dodam, że pani Halina oczywiście w chwili obecnej mieszka w Niemczech i na ten meeting przyjeżdża zawsze co roku do nas z Niemiec. Pani Halino, cofnijmy się teraz do czasów wcześniejszych, tam do tej młodości, kiedy zaczynała Pani ze sportem przygodę swoją. Jako dziecko. Czy od razu tą ukochaną dyscypliną była lekkoatletyka? Bo ja w szkole zaczęłam, jak to było w szkole, walka narodu. Nie? To były to wszystkie pierwsze takie poznanie ze sportem w szkole. I to ona, Kałużowa, moja trenerka. Czyli pierwsza trenerka, tak? Mnie to znalazła. A w szkole żeśmy, ona zawsze pokazała, ja tam biegałam, nie tak dużo, bo w szkole nie było tego miejsca, aby skakałam w dal. I to też miałam dobre sukcesy już. I ona mnie zawsze, zaraz zrobiła, postanowiła do klubu. AKS-u Chorzów. Wtedy nazywał się Budowlani, tak? Budowlani się nazywali, a AKS jest im amatorski klub sportowy, jest tak zawsze. Jest. Cały czas. Cały amatorski czas. Klub sportowy. Pani Halino, jak wspomina Pani swoje pierwsze treningi? Jak już Pani wspomniała, tą pierwszą trenerką była Pani Ona Kałużowa. Była bardzo ostra. Była bardzo ostra? Ona wymagająca? Bardzo ostra, wymagająca. Ja musiałam dużo trenować. Czasami mi się to nie podobało, bo jak jest młoda dziewczynka, to ona nie tylko chce sport zrobić, nie? Jest jasne, że... Ale ona, dlatego, że ostra była, dlatego miałam też szybko wyniki. Nie?
Ja byłam już mistrzyni Polski, juniorów, szybko. I później to już na olimpiadę no też. No właśnie, w 1956 roku Igrzyska Olimpijskie odbyły się w Australii, w Australii, Melbourne, 60, daleko. 65. Miała pani wtedy zaledwie 18 lat. Ja. Młoda, ładna dziewczyna z Chorzowa otrzymuje nominację olimpijską na Igrzyska Olimpijskie i wyrusza na antypody do Australii. Czy ta nominacja była spełneniem sportowych marzeń, takim snem o Igrzyskach Olimpijskich? No ja jeszcze powiedzmy tak, to już niedużo wiedziałam o tej olimpiadzie. Bo jak taka młoda jak się jest, to trzeba zdobyć zrozumienia w ogóle, co to jest olimpiada. Nie? A bo jak myśmy tam już byli i startowali, tośmy wiedzieli, jak to poważne jest. Nie? Że trzeba się starać, wyniki zrobić. Ale sama nominacja już była wielkim wydarzeniem, prawda, w życiu. Dla pani rodziny, dla pani rodziców, jak oni to przeżyli? No powiedzmy tak, mój ojciec bardzo szybko umarł. Mhm. 75. A moja mama, to jak starsza, to nie wiedziała dużo o sporcie. Nie. Mm. Tylko ona mnie zawsze przygotowała, co to musiała mieć. Na trening ze sobą. Ja ze sobą, żeby zawsze prała wszystko, nie? I czysto zrobiła. A ja tylko poszłam i trenowałam. Czyli tak po śląsku. Co pani do dziś wspomina z Melbourne? Proszę opowiedzieć o tych swoich pierwszych igrzyskach olimpijskich. To była najładniejsza olimpiada z wszystkich olimpiadów. Bo myśmy mieszkali w takich domkach ładnych. I do dwóch, tylko dwie osoby, nie? I to myśmy tam szanowali to. I to myśmy mieli tą możliwość zobaczyć, jak to ładnie w Australii jest. Nie? Myśmy też mieli takie spotkania. Tam było dużo Polaków w Australii. Polonii. Polonia. Polonia i tak dalej. A to była bardzo ładna olimpiada. Mi się to bardzo podobało. Najładniejsza. Najładniejsza w pani życiu. Najładniejsza. Z wszystkich stron. Z każdej strony. No tylko sukcesu nie mieliśmy dłużej. Była pani młoda, jechała pani po naukę. Jasne, że to była pierwsza. Po te sportowe doświadczenie. Jasne, żeśmy zrobili pierwsze doświadczenia. Które później procentowało. Jasne, że. Za 4 lata później na Igrzyskach Olimpijskich w Rzymie sztafeta 4x100 metrów kobiet zdobyła brązowy medal. I to jest pani pierwszy medal olimpijski, prawda? Pierwszy olimpijski. Pani partnerkami w drużynie były wtedy Teresa Ciepły-Wieczorek, Celina Jesionowska-Gierwin i Barbara Janiszewska-Sobota. I ja na końcu. Czy ten biega? Pani na końcu, na ostatniej zmianie, tak? Na ostatniej zmianie. To było ciekawe, bo to nie zawsze. Ja później na wirażu biegałam. Na wirażu. Ale w Rzymie, na ostatnie. Czyli tutaj na ostatniej zmianie. Przyprowadziła pani reprezentację Polski na trzecie miejsce. Na trzecie miejsce. To było i cała Polska się cieszyła. No, ja nie zrozumiałam teraz. I mówię, że cała Polska się cieszyła z tego. No jasne, że. No jasne, się wszyscy cieszyli, nie? Mm-hmm. Wszyscy ludzie, że myśmy zdobyli medale, to wszystko najważniejsze. A proszę powiedzieć, czy ten medal właśnie w Rzymie, ten brązowy medal, panie planowały, czy to taka była miła niespodzianka? No ja, myśmy trenowali też bardzo dobrze. Nie? Mój trener był doktor Dudziński z Krakowa. I to myśmy dużo trenowali te zmiany. I to wyszło. Najważniejsze w sztafecie. Najważniejsze w sztafecie, żeby było płynne zmiany. Płynne zmiany. Mhm. To jest jasne. Proszę powiedzieć coś o Rzymie, o tych igrzyskach w 1960 roku. Ja powiedzmy tak. Jak my startujemy, to nie mamy dużego czasu gdzieś pójść. Bo to tylko w głowie sport. Bo to się jeszcze biegało 100 metrów. Indywidualnie. Udę 200, aby ja tylko biegałam 100 metrów.
Ja i tę sztafetę. I tę sztafetę. To wystarczy, bo to są wszystkie cztery biegi i to są bardzo wyczerpujące. Ja. A jak pani wspomina Rzym z tamtych czasów? Fajne igrzyska? Ciekawe? One były takie ciekawe, że myśmy zdobyli medale. A jak już człowiek jakiś medal zdobywa, to już jest coś specjalnie. Zadowolony. To jest człowiek zadowolony ze sobą, ze siebie i z wszystkimi innymi, nie? Powiedzmy. Mhm. Ja. Mhm. Czyli Rzym i pierwszy sukces, brązowy medal. Ja. Pani Halino, Łódź, 13 września 1964. No ja, pamięta pani, co się wydarzyło wtedy? Bardzo było, bardzo dobre. Ja byłam w dobrej formie, bo to biegałam 100 metrów, 200, sztafetę i wszystko wygrałam. I to myśmy też sztafetę biegali, to myśmy pierwsze rekord świata zrobili. Ja. Rekord świata, przypomnę Państwu, 44 sekundy i 0,2. I 44,2. Ja, tak jest. Mój głos. Więc do Tokio jechałyście już panie w roli, no można powiedzieć, faworytek, dokładnie, dokładnie tak. Patrząc na to, z jednej strony jest to takie mobilizujące, ale z drugiej strony jest to bardzo stresujące. Ja, jest prawdę. Ale jednak w Japonii nie dałyście panie szans innym sztafetom, wygrałyście. Nie. I kolejny rekord świata, 43. Myśmy trzy razy rekord świata zrobili. I 60 sekundy, tak? Ja. Tutaj w sztafecie z panią biegała Teresa Ciepły, Irena Kirschenstein i Ewa Kłobukowska. Ja. Ona była ostatnia, ja byłam na wirażu. Pani biegała na wirażu. Ja biegałam w wirażu bardzo dobrze, bo ja ten, powiedzmy, ten wiraż tak biegałam, że tąpiłam, oddałam pierwsza. I to wygrałam z tą, która też z Amerykanki była. Stworzyła pani idealną sytuację dla... Do oddania pałeczki dla Kłobukowskiej. Indywidualnie pani w Rzymie, przepraszam, w Tokio była... 100 metrów byłam siódma. I były dwie Polki. I dwie Polki. W finale. Czyli dobre igrzyska dla Polski. Bardzo dobre igrzyska dla Polski. Jak pani Tokio wspomina, Japonia? To taki orientalny kraj. Myśmy byli siedem dziewcząt i siedem medale żeśmy zrobili złote. To wiem, bo to opowiadało bardzo dużo. Wszyscy o tym opowiadali, że myśmy mieli największy sukces. Czyli złote dziewczyny z Polski. Ja, złote dziewczyny Polski. To były czasy. Pani Helino, proszę powiedzieć, co się dzieje w głowie sprinterki, kiedy stoi na podium, na najwyższym podium olimpijskim. Człowiek jest wzruszony. I słyszy ten hymn narodowy polski. Mazurka Dąbrowskiego. Jasne, że to było. Co to się dzieje tam? Jak to pani? Ja to człowiek jest bardzo wzruszony. O czym pani wtedy myślała? Człowiek jest wzruszony, ma Gänsehaut, jak się to mówi? Gęsią skórkę. Skóry. I to przeżywa to człowiek. Ja. Jak się te medale dostanie i tak dalej. Nie? Był ładny czas. Był ładny czas. Najlepsze w pani życiu? Ja. To były najlepsze. Jasne, że. Najlepsze w pani życiu. Już pani chyba powiedziała, ale zadam to pytanie jeszcze raz. Które z igrzysk olimpijskich pani wspomina najcieplej? Oczywiście pod tym kątem tego sukcesu to zapewne jasne, to Tokio, że, jasne, tak? No bo tam był ten złoty medal, tam był ten, tam było to podium, tam był ten Mazurek Dąbrowskiego, tak? Spełnienie marzeń, rekord świata kolejny. A patrząc, to jest najważniejsze. Patrząc pod kątem atmosfery, takich wspaniałych przeżyć, jakiegoś miłych spotkań, które igrzyska? Te Melbourne, tak? Ta Australia. Tak jak powiedziałam, Australia to najważniejsza olimpiada. Najładniejsze igrzyska. Z atmosfery. Daleko. Magia też. No ja, była daleko. Daleko, już. Prawda? A z powrotem była bardzo niedobra wspomnieć. Bo myśmy lądowali. Powrót. Z powrocie, ja. Z Australii. To myśmy mieli
w samolocie mieliśmy problemy. I to myśmy z powrotem iść na jakieś, na Insel Borneo. I to myśmy dwa dni tam musieli pobyć, na tej Insel Borneo, żeby to oni naprawili samolot. To nie było dobre czasu. Inne trochę, prawda? Inne troszeczkę, bojące, bo w ogóle nie wiedzieli w Polsce, co się z nami stało. Bo wtedy nie było tych takiego wyznaczenia, możliwości w 1956 roku. Nie było tych połączności. Nie było fly radar, nie było czegoś takiego. Nie było. I to nas szukali, powiedzmy. W tamtych czasach były bardzo popularne tak zwane mecze międzypaństwowe, wręcz można by rzec bardzo modne. W tych meczach w latach 1955-1964 reprezentowała Polskę pani 24 razy. 9 indywidualnych zwycięstw. Który mecz pani wspomina tak najbardziej? Ja to już jest bardzo daleko jest, nie powiedzmy. I to ja muszę powiedzieć, gdzie ja zwyciężyłam, to mi się to bardzo podobało. To jest jasne, że. To zawsze jest fajne, jak się wygrywa, jak się zdobywa złoty medal czy pierwsze miejsce, prawda? Ja to jak dużo też 100 metrów czy 200 metrów biegałam, a jedna jak Polska, to była Polska, England. England jest rzeczywiście. Polska, Anglia. Polska, Wielka Brytania, tak? Ja to mnie uciekła moja w sztafecie, uciekła mnie za szybko i to nie mogłam dostać tej pałeczki do niej i to wskoczyłam i zrobiłam taki długi krok, a przy lądowaniu na zimno miałam złapałam kondycję i moja noga była... Kontuzja. Aby ona dostała tą pałeczkę. To jest najważniejsze. Czyli pani byłam chora, powiedzmy, kontuzjowana. Czyli pani swoje zadanie wykonała. Ja. I myśmy zwyciężyli. No ten najważniejszy był, ta sztafeta była. Czyli prawdziwy duch sportowca. To nie zapomnę. Dusza sportowca. To się nie zapomina. Takie coś. Bo to było najważniejszy krok w moim życiu, aby lajdę z kontuzją skończyłam. Aby to było zwycięstwo. Najważniejsze. Ja. Z kim pani przyjaźniła się najbardziej w kadrze? Myślę tu oczywiście o pani koleżankach z reprezentacji Polski. Powiedzmy tak, nie od sprinterków. Ja zawsze z Jóźwiakowską spałam. To była w spokoju, to była ta skoczka wzwyż. Skoczki nie zwierz. Ja to byłam z nim troszeczkę zawsze, miałam dobre stosunki z nią. Czyli i dlatego zawsze mieszkałam z nią. Razem z panią Jóźwiakowską, tak? Ja z panią Jóźwiakowską. Pani Halino, proszę powiedzieć, tak jak pani sama siebie ocenia, jaką sportsmenką była Halina Richter-Górecka? Widzę, że dzisiaj tu ma pani ze sobą gazetę. Gdzie tam też jest duży wywiad. Tak? Ten gazeta, ja to była ciekawa. To jest moje całe życie opisane, co ja wszystko przeżyłam, co miałam te kontuzje, co miałam też poważne choroby, co przeżyłam i tak dalej. To wszystko tu jest ładnie opowiadane, opisane. I to mieszkałam tam w Parku Śląskim. Nie, w tym olimpijskim ośrodku tam, nie? I tam też mieszkaliśmy. I to było też ładne wspomnienie, bo to jest ładny okręt. Okres. Okres, nie? Okres w życiu, no. Ja. I także ja to, powiedzmy, to życie jakoś zawsze miałam mieć sportem do stosunku, nie? I to było najważniejsze. Jest pani życiu. Zadowolona z tego, co pani osiągnęła jako zawodniczka? Ja jestem zadowolona.
Mogłoby jeszcze było lepiej. Aby zawsze, najlepszy, zawsze może być zawsze lepiej, było ale, lepiej. Ale ma aby pani to, dwa medale olimpijskie, w tym złoty, to już jest, dwa rekordy świata. Więcej nie można było kilka zrobić. Kilka tytułów mistrza Polski. Ja byłam... Cztery igrzyska olimpijskie, także osiągnęła pani bardzo wiele w sporcie. Moim tego ja. Pani gratuluję. Proszę powiedzieć, co pani zdaniem w sporcie jest ważniejsze? Talent, praca czy szczęście? A za szczęście jest na ostatnia rzecz. Praca jest najważniejsza. Jak się nie pracuje dużo, to też nie ma wyników. A to praca jest duża, talent należy do tego. To jest też najważniejsze, bo jakby się nie miało talentu, to by to się nic nie osiągnęło. To wszystko czyli jest... to wszystko trzeba wszystko wymieszać. Tak, to wszystko musi mieć. Nie? Talent, praca i wytrwałość. I na końcu trochę szczęścia. I szczęście należy też. A ja tego szczęścia zawsze... trzeba pilnować i mu pomagać, prawda? A ja zawsze miałam szczęście w olimpijskim roku. A w tych innych rokach, gdzie były europejskie staty, mistrzostwa Europy. Europy, to zawsze miałam kontuzję. No, zawsze najważniejsze w życiu sportowca są igrzyska olimpijskie. Olimpijskie. To miałam zawsze szczęście i to należy szczęście. No i to, to jest i to należy od tej pracy, jak się pracowało, co się zrobiło, żeby się kontuzja nie zrobiła. Tak jest. To jest najważniejsze. Nie, to było dużo pracy do tego potrzeba. Proszę powiedzieć, oprócz wszystkich tych medali, sukcesów w sporcie, co pani jeszcze, co pani jeszcze wyniosła z tych lat spędzonych na bieżni, co potem w życiu pani się przydało? Sumienność, solidność? Pracowitość? Ja to sobie ja tak zawsze jestem, ale jestem zawsze humorful. Ma ja, pani zawsze uśmiechniętą twarz. Ja lubię uśmiechać, ja lubię wesołość w moim okresie, w moim okręgu. Otoczeniu. Otoczeniu. To jest w mi najważniejsze. Nie? Ja jestem zawsze pozytywnie nastawiona do życia. I do innych ludzi. I do wszystkich innych tak samo. I to jakoś to jest też szczęście, że człowiek się tak urodził. No sport też chyba w tym pomaga, tak? Bo sport jest jednak... Oczywiście jest to ciężka praca, ale mimo wszystko sport uczy też pokory, uczy przyjaźni, uczy takiej gry fair play. Towarzystwa. Towarzystwa, tak? To jest najważniejsze. Czyli jest bardzo ważny. Bardzo ważny. Bardzo był ważny i jest do dziś w pani życiu. Jest bardzo ważny. Co widać, bo w dalszym ciągu przyjeżdża pani z Niemiec do Chorzowa na zawody, by co roku tu być na tym memoriale, na swoich zawodach, gdzie pani również wręcza swój własny. Ja to się cieszę bardzo, że tak mnie szanują. I to jest najważniejsze, to się cieszę bardzo. Proszę powiedzieć, jakie hobby ma dawna gwiazda sprintu? Jak pani w dzisiejszych czasach wypoczywa? Ja jestem troszeczkę teraz w tym czasie, troszeczkę z chorobą dużo mam w tym czasie jedz. No, człowiek nie jest młodszy, tylko starszy. Wszyscy jesteśmy codziennie, co roku do roku starszy. I to się ma słowie, moje rzeczy, które... Byby nie były, lepiej by nie były, aby to trzeba jakoś przeżyć i uczyć jakoś znowuż nowego, cierpliwości, wytrwałości, bo choroba to trzeba tylko mieć cierpliwość. I trzeba mieć i czas. Trzeba cieszyć się z każdego kolejnego dnia. Kolejnego, że człowiek jeszcze ma tak dobrze, się powodzi. Jeszcze może ruszyć, ja jeszcze biegam z kijkami, nordic walking, tak? Ja, z tego, pół godziny, z tego co słyszałem, to wczoraj 2 godziny po Parku Śląskim, tak? Ja. I to jest najważniejsze, bo to, jak tak się nie robi, to już nie jest dobrze. Ja potrzebuję dużo ruchu. Widzę, że się pani sportowo prowadzi dobrze, że ma pani dużo ruchu, dużo... To widać. Jest najważniejsze. Tryska pani w dalszym ciągu formą i zdrowiem. Jak człowiek... Czego można pani życzyć dziś?
Ja życzyć można sobie zawsze szczęścia i zdrowia. Bo to zdrowie w moim wieku to jest najważniejsze. Najcenniejsze. Najcenniejsze, bo już jestem starsza. Mam koleżanki, które w sztafecie już nie żyją, zum Beispiel. I to też jest jakaś starość. Nie starość, tylko człowiek myśli na to. Nie? I się trochę zajmuje z tym rzeczami, nie? W tym wieku. I tego, tego zdrowia z całego serca pani życzę ja i kibice Lekkiej Atletyki. Szanowni Państwo, dziś w studiu telewizji TVT moim gościem była wyśmienita przed laty sprinterka pani Halina Richter-Górecka. Pani Halino, bardzo serdecznie pani dziękuję za przyjęcie mojego zaproszenia i pani udział dziś w programie Gwiazdozbiór Śląskiego Sportu. Jeszcze raz życzę pani przede wszystkim dużo, dużo zdrowia. Dziękuję bardzo. No i do zobaczenia w przyszłym roku znowu na przełomie sierpnia i września w Chorzowie na dorocznych zawodach lekkoatletycznych i mam nadzieję, że znowu będę miał przyjemność z panią porozmawiać. Dziękuję bardzo. Ja również dziękuję bardzo, a ja zapraszam państwa do obejrzenia kolejnego odcinka Gwiazdozbioru Śląskiego Sportu. Moim gościem będzie medalistka Mistrzostw Świata i Europy oraz Igrzysk Europejskich w boksie, pani Lidia Fidura. Oglądajcie nas państwo w TVT już za tydzień. Dziękuję i do zobaczenia. Pani Halino, jeszcze raz dużo zdrowia i dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Ja również dziękuję bardzo. I panu też życzę zdrowia. Dziękuję to już bardzo. Jest najważniejsze. I wzajemnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.